podrosło już żyto i ciemność. Tulą partyzantów za tej ziemi wierność. Chwilę później koniec ciszy, szczękają RKM-y. Dziś możemy być jak oni, jeśli chcemy. Nie trzeba nam dzisiaj akcji dozbrojeniowych. To inna walka, siła serca, siła głowy. Patrząc na Krysiaków, ustal cel swoich szlaków. Miej w sobie odwagę, jak gdy zdobywali Raduń. Mieściciel dał życie tajnym kompletom. Wstawia je potokiem i korwetą. Nadchodzi sonne lato, lecz nie przyjdą wakacje. Teheran utajniony, w słońce świeci jaśniej. Mieli iść na zachód, rozkazy są wyraźne. Wilno, przez chwilę nasze, uruchom wyobraźnię. Tę rodzinną ziemię Krysia kocha niepoważnie. Walczyć o nią będzie, aż w niej na zawsze zaśnie. W niewoli jest zawsze nadzieja. Nadzieja umiera ostatnia. Niech brzmią słowa mściciela. Solidarność rodzi się bratnia. W niewoli jest zawsze nadzieja. Tak mówi dowódca Rączemu. Czas wreszcie przejrzeć na oczy i zacząć działać samemu. W tej całej beznadziei, coście wtedy czuli? Puszcza Rudnicka już was nie utuli. Znów NKWD wiedzie ludzi na Syberię. Korona wbija swe ciernie. Jednak są jeszcze ci, którzy trwają tutaj wiernie. Mściciel chroni polską ludność, póki nie polegnie. Ragnar ultimatum Sowietom stawia w kwestii zaprzestania na cywilach represji. Ponad połowę Polaków tam wybili, zakatowali, do łagru wypędzili. Niewygodne wspomnienie na nas, krwawe żniwo. Świat woli jej szyszki pogrom, co go nie było. Była prasa, książki, nauka, zbrojne działania, konspiracja i oddziały w lasach. Panie komendancie, dla niektórych bardziej tata, bo był jak ojciec, który dzieci swe ochrania. W niewoli jest zawsze nadzieja. Nadzieja umiera ostatnia. Niech brzmią słowa mściciela. Solidarność rodzi się bratnia. W niewoli jest zawsze nadzieja. Tak mówi dowódca Rączemu. Czas wreszcie przejrzeć na oczy i zacząć działać samemu. 13 wspaniałych w bieli śniegu, czerni nocy. Nie pierwszy raz strzelanina ich zaskoczy. Mściciel skacze, by ratować swoich ludzi. Tym razem nie był szybszy od kuli. Jego ciało chcieli ukryć, by wrócić z saniami. Jednak nie zdążyli, bolszewicy go zabrali. On żywych czy martwych nigdy nie zostawił. Chronił swoich ludzi do możliwości granic. Poległ w walce pod Kowalkami. Jego żołnierze zostali sierotami. On dla nich i dla Polski aż do śmierci tyle lat go chcieli zabić Ruscy i Niemcy. Tylu partyzantów wyszło spod jego ręki. Tylu uwięzionych uniknęło męki. Kolejny z niezłomnych, których znać powinien każdy. Więc do roboty w imię Polski, w imię prawdy. W niewoli jest zawsze nadzieja. Nadzieja umiera ostatnia. Niech brzmią słowa mściciela. Solidarność rodzi się bratnia. W niewoli jest zawsze nadzieja. Tak mówi dowódca Rączemu. Czas wreszcie przejrzeć na oczy i zacząć działać samemu.